Chcemy, by koszty ciepła dla naszych mieszkańców były jak najniższe, jakość dostarczania jak najwyższa. Do tego trzeba podejmować działania, które będą wpływały na oszczędność energii przesyłanej w ramach sieci gdyńskiego OPEC. To urządzenie, które dzisiaj prezentowane jest, to prototyp w Polsce. To urządzenie, które dzięki sztucznej inteligencji pozwala bardzo mocno ograniczać koszty przesyłu ciepła, strat tego ciepła, wpływając na portfele finalnych odbiorców, ale także, co warto podkreślić, wpływa na poprawę środowiska, bo dzięki temu zużywamy mniej energii do tego, by dostarczyć wysokiej jakości ciepło do mieszkańców naszego miasta. To jest rozwiązanie już systemowo działające na przykład w systemach ciepłowniczych w Danii, ale w Polsce to pierwsze takie urządzenie i cieszę się, że przecieramy szlaki, że pokazujemy nowe standardy także w tym obszarze w naszym mieście. Rozwiązania IRIT naszej partnerskiej technologicznej firmy Grundfos pozwala nam optymalizować, minimalizować zużycie energii na utrzymanie ciepła, tego samego ciepła o dobrych parametrach w mieszkaniach. Na czym to polega w skrócie? Po pierwsze, robimy obiekt zamknięty na dzielnicy ciepła już raz dostarczonego. W związku z tym energia w podgrzanej wodzie, która trafiła na karwiny, nie wraca z grzejników bezpośrednio do źródła, do elektrociepłowni, żeby być ponownie podgrzana, pokonując kilometry i setki metrów wysokości, tylko jest zatrzymywana na osiedlu w obiegu zamkniętym i w tym obiegu wykorzystywana wielokrotnie. Daje to bardzo dużą oszczędność energii i to pozwala cały czas zapewniać wystarczającą ilość energii dla utrzymania ciepła w mieszkaniach. Do czego jest potrzebna sztuczna inteligencja? Do tego, żeby tym systemem optymalnie sterować, dlatego że intensywność operacji jest tak istotna, tak wielka, że tylko sztuczna inteligencja umieszczona gdzieś tam w chmurze jest w stanie na bieżąco optymalizować i ustawiać urządzenia, żeby odpowiednia prędkość, ciśnienie i temperatury tej wody dla maksimum efektu ciepła w mieszkaniu. Przykład duński pokazuje, że tam stało się to rozwiązaniem standardowym, przyniosło olbrzymie efekty oszczędnościowe.